Oto 5 popularnych suplementów, na które wielu z nas wydaje pieniądze, nie zdając sobie sprawy, że mogą one nie przynosić oczekiwanych korzyści, a nawet szkodzić naszemu zdrowiu. Oto one. Suplementy wapnia. Choć rzeczywiście wapń jest istotny dla mocnych kości, to jego suplementacja może przynieść zupełnie odmienny, negatywny skutek. Suplementacja preparatami wapnia może powodować odkładanie się go nie w kościach, a w naczyniach krwionośnych, co zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Zamiast sięgać po suplementy wapnia, lepiej zwiększyć spożycie produktów bogatych w wapń, takich jak ciemnozielone warzywa liściaste, orzechy, nasiona czy małe ryby z jadalnymi ośćmi, jak na przykład sardyny. Witaminy wieloskładnikowe, czyli tak zwane multiwitaminy. Te suplementy, choć powszechnie stosowane, często są tworzone na podstawie przestarzałych norm i standardów, które nie odpowiadają współczesnym wymaganiom zdrowotnym. Multiwitaminy zawierają kompletnie niewystarczające ilości składników aktywnych lub składniki o słabej biodostępności, co sprawia, że ich efektywność jest ograniczona. Przykładowo, w multiwitaminach znajdziesz dawkę witaminy D3 w wysokości około 400 jednostek, podczas gdy badania mówią o skutecznej profilaktyce antynowotworowej na poziomie 9600 jednostek. Zamiast polegać na multiwitaminach, warto sięgnąć po pojedyncze suplementy, a także skoncentrować się na zróżnicowanej i zbilansowanej diecie, która naturalnie będzie dostarczać wszystkie niezbędne witaminy i minerały. Witamina C. Zaskoczony? Spokojnie. Witamina C jest niezbędna dla naszego zdrowia, ale aby była efektywna, powinna być przyjmowana regularnie. Normalnie witamina C, która rozpuszcza się w wodzie, szybko jest usuwana z organizmu, co oznacza, że jednorazowa dawka nie zapewnia długotrwałego nasycenia. Dlatego warto rozważyć zażywanie specjalnych form witaminy C, takich jak liposomalna, która dzięki swojej formule umożliwia lepsze wchłanianie i dłuższe utrzymywanie się w organizmie. Witamina E. W przypadku witaminy E kluczowe jest spożywanie odpowiednich form tej witaminy. Niektóre izomery witaminy E mogą wpływać na siebie negatywnie, co zmniejsza ich skuteczność. Przykładowo, forma alfa-tokoferolu może negatywnie wpływać na inne izomery, takie jak gamma-tokoferol, który ma ważne właściwości antyoksydacyjne. Zamiast suplementować witaminę E w formie tabletek, lepiej jest spożywać produkty bogate w naturalne izomery tej witaminy, jak orzechy, nasiona czy zielone warzywa. Warzywa liściaste. Żelazo. Chociaż suplementacja żelaza może być konieczna w przypadku stwierdzonego niedoboru, regularne przyjmowanie suplementów żelaza bez medycznych wskazań nie jest zalecane. Nadmiar żelaza w organizmie może przyczyniać się do procesów oksydacyjnych, które przyspieszają starzenie się i zwiększają ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Zamiast suplementować żelazo, warto regularnie badać jego poziom w organizmie i dostosować suplementację do indywidualnych potrzeb. Życzę Ci samych mądrych wyborów.